przewodnicząca Klubu Poselskiego Nowoczesnej, Katarzyna Lubnauer. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Łatwo Panią przestraszyć? Nie, myślę, że jestem dość odważna. Pani poseł Krystyna Pawłowicz twierdzi, że przestraszyła się Pani dziennikarzy i dlatego poleciała Pani do Tokio nie klasą biznes, ale klasą ekonomiczną premium. Przede wszystkim nie wiem, czy ktokolwiek leciał klasą ekonomiczną premium. Jest to bardzo wygodna klasa, zupełnie wystarczająca. Jak to zobaczyłam... zupełnie co innego Pani Pawłowicz pisze, a pisze tak. Leciały wystraszone i skulone, a po przylocie czekały, aż zejdzie im z nóg opuchlizna. No, chyba... Było tak źle? Znaczy, ja dokładnie obejrzałam, jak wygląda zarówno klasa biznes, jak i klasa ekonomiczna premium. Doszłam do wniosku, że klasa ekonomiczna premium to jest nawet powyżej moich oczekiwań i potrzeb. Zdecydowałam, że ponieważ jest ładnych kilka tysięcy, chyba w każdą stronę mniej za przelot klasą ekonomii premium. A ja nie lubię wydawać pieniędzy żadnych, nawet publicznych. No, ale pani poseł Pawłowicz twierdzi, że po prostu dała się pani steroryzować. Czy wszystkie panie, które wybrały tę klasę nieco gorszą, a zakupy z panią poseł Pawłowicz się udały? Znaczy, nie były to wspólne zakupy, natomiast rzeczywiście ja uważam, że jeżeli ktoś prosi o pomoc, zawsze należy mu pomóc. Nie mówię już o tym, pani że. Miała pomóc pani poseł Pawłowicz? Ze znalezieniem, co jest czym na półkach, gdzie większość napisów jest po japońsku, a tylko są małe napisy po angielsku. A pani zna japoński? Nie. Nie, ale znam angielski. Dodatkowo tam chodziło również o jakieś wyjaśnienia, czym się coś różni od czegoś. Tu myślę, że moja wiedza dotycząca kulinariów była cenna. To już teraz zupełnie poważnie. Sprawdźmy pani odwagę w praktyce, tę polityczną. Powie pani odważnie, jeśli Nowoczesna będzie rządzić. Nie będzie programu 500+. Nie, ale będziemy jego mocno reorganizować. Czyli uważamy, że jest to program, który wymaga znacznej przebudowy, dlatego że w tej chwili nie jest zbudowany optymalnie. Z jednej strony w pewnym stopniu ogranicza aktywność. Ogranicza aktywność ze względu na to, że nie jest włączony w system pomocy społecznej. Czyli mamy sytuację, w której osoba, która korzysta z pomocy społecznej, z programu 500+, korzysta równolegle. Pani i tutaj... mówi łagodnie, będziemy zmieniać. A pani koleżanka, Kamila Gasiuk-Pichowicz, mówi dużo ostrzej. Ona mówi, będę namawiała swoje koleżanki, swoich kolegów w Klubie Nowoczesnej, żebyśmy w ogóle zlikwidowali program 500+. Zlikwidowali w tej postaci. To znaczy, rzeczywiście uważam, że należy głęboko rozważyć to, że musi być włączone na pewno pomoc społeczną. Na pewno musi być zrobione tak, żeby osoby najzamożniejsze nie korzystały z niego. Dlatego, co to znaczy najzamożniejsze? Przede wszystkim to jest typowy pomoc, to jest typowy program pomocy społecznej. Czyli jeżeli wyjdziemy z założenia, że to nie jest program, który ma charakter prodzietny, a jesteśmy przekonani, ponieważ doświadczenia na przykład niemieckie jednoznacznie wskazują, że nie ma taki program takiego znaczenia, no to bardzo ważne jest, żeby nie dostawały go te osoby, które mogą sobie poradzić same. Konkretnie, pani poseł, nie powinien dostawać tych pieniędzy z programu 500+, ktoś, kto zarabia konkretnie, konkretnie to uważam, że na przykład poseł, który posiada dwójkę dzieci, nie powinien tych pieniędzy otrzymywać. Natomiast... Nie, to nie jest konkretna odpowiedź. Natomiast czy mogę co powiedzieć? Jaka jest ta granica, ponad którą nie powinniśmy wypłacać programu 500+. Konkretnie w tej chwili trwa oczywiście w Nowoczesnej dyskusja, jak on powinien być skonstruowany. Między innymi to będzie tematem konwencji. W związku z tym nie przekażę panu tych informacji, ponieważ to jest kwestią, elementem debaty. To ciekawe, ponieważ dwa lata temu w swoim programie napisali państwo o tym, że zamierzają państwo zracjonalizować cele tego programu i ograniczyć nieuzasadnione świadczenia. Dokładnie. Dlatego właśnie pytam, co to znaczy nieuzasadnione świadczenia. No więc... Kto nie zasługuje na te świadczenia? Pan... Poza posłem, o którym pani powiedziała. Na przykład. To znaczy, czyli osoba o bardzo wyższych, do zdecydowanie wyższych niż średnie dochodach. I zwróćmy jeszcze jedno. Zdecydowanie wyższe niż średnie dochody, to są dochody na jakim poziomie? Na przykład takie, jakie ma poseł, jak już ustaliliśmy. Poseł się otrzymuje około, razem z dietą, około 10 tysięcy złotych. Czyli ktoś, kto zarabia 10 tysięcy, nie powinien brać tych pieniędzy, czy dostawać tych pieniędzy. Przy dwójce dzieci, czyli przy dochodzie na osobę 2,5 tysiąca złotych. Taki limit chcieliśmy wprowadzić wtedy, kiedy był program wprowadzany. Co ciekawe, czytam w tym programie coś takiego. 500+ powinno trafiać tylko do osób zatrudnionych, a osoby niepracujące powinny otrzymywać podobne wsparcie dla dzieci w ramach systemu pomocy społecznej. I to jest to, co pani co chwilą... oznacza taka zmiana? To znaczy, co to jest za różnica? Skąd te pieniądze będą szły? Czy z programu 500+, czy zasadniczo. Z pomocy społecznej? Powinny być wliczone, dochód z 500+ powinien być wliczony do dochodu, który jest przewidywany przy liczeniu kolejnej pomocy społecznej. W tej chwili mamy sytuację, w której czasami pracownik socjalny, który pomaga jakiejś rodzinie, zarabia mniej niż wypłaca tej rodzinie na skutek 500+ i inny zapomóg różnych socjalnych. Każdy program, który ma charakter socjalny, powinien aktywizować, a nie dezaktywizować. Jeżeli rodzina niezależnie otrzymuje pieniądze z 500+ i z innych form pomocy społecznej, to w efekcie rachunek ekonomiczny każe jej po prostu najzwyczajniej w świecie nie podejmować dalszych działań w celu aktywizacji zawodowej. Mówi pani, że będzie o tym mowa w niedzielę na konwencji Nowoczesnej. To jest taka próba wydostania się z sondażowego dołka?
Przede wszystkim, po pierwsze, jeżeli mówimy o jakichś problemach, to każdy nas w życiu... One są, nie powie pani, że ich nie ma. Czy mogę powiedzieć? Każdy nas w życiu miewa czasami problemy i w związku z tym najważniejsze jest, żeby potrafić z nich wychodzić. Każdy z nas czasami wychodził z problemów czy rodzinnych, czy problemów zawodowych i również my potrafimy wyjść z naszych problemów. I pokażecie twarze, które pomogą wyjść z tych problemów? Mówimy wprost, że ta konwencja jest takim nowym otwarciem. Te nowe twarze już się pojawiły. Niech pan zwróci uwagę, że... Na razie czytam o celebrytce, która chciałaby do was załączyć. Występuje na konferencji prasowej z lubelskim liderem Młodzieżówki Nowoczesnej. Nie jest już liderem ani Młodzieżówki, ani nie jest w ogóle członkiem już Nowoczesnej. Natomiast była to jego prywatna inicjatywa. Inicjatywa, jednak był człowiek odpowiedzialny w strukturach partii za pewne rzeczy. Była to jego prywatna inicjatywa, złożył rezygnację, nie jest już członkiem ani liderem Nowoczesnej w Lubelskiej, zresztą Młodzieżówki Nowoczesnej, młody człowiek, który był w Młodzieżówce. Będą nowe twarze w niedzielę? Przede wszystkim nowymi twarzami to są zmiany związane z czy funkcjonowaniem, tak jak w tej chwili było prezydium. Niech pan zwrócił uwagę, że zmienił się przewodniczący klubu. Nowa twarz, Katarzyna Lubnauer, znana w Sejmie od 2 lat. No to przepraszam bardzo, biorąc pod uwagę, że mamy tam osoby, które siedzą 20 parę lat, to w tym, pod tym względem na pewno nowsza. Ale to nie są nowe twarze w Nowoczesnej, pani poseł. Możemy sobie żartować. Ja pytam o nowe twarze. Czy pokażecie, że proszę bardzo, rozwijamy się, dołączają do nas autorytety, profesorowie, zupełnie nowi ludzie, którzy do tej pory w polityce nie działali. Dla nas celem takie osoby docierają do nas codziennie. To znaczy mamy bardzo często, prawie będziemy pokazywać różnych naszych liderów z różnych miejsc. Natomiast będzie zmiana również we władzach Nowoczesnej, czyli w zarządzie. Chcemy, żeby nastąpiło takie rozdzielenie funkcji między prezydium i zarządem, czyli żeby weszły nowe osoby do zarządu i żebyśmy w ten sposób pokazali, że to jest też nowe otwarcie. Będzie rozmowa o programie. Będziemy pokazywać. Chcę zaproponować wszystkim naszym członkom i sympatykom, żebyśmy odważnie patrzyli na to, jaką wizję proponujemy Polakom. Żebyśmy nie bali się, tak jak w tej chwili niektórzy, mówić o kwestiach, które są czasami trudne, tak jak 500+, o którym w tej chwili rozmawiamy, jak wiek emerytalny. A Nowoczesna, pani poseł, za chwilę o tym porozmawiamy w części internetowej. Teraz jeszcze z naszymi słuchaczami się spotykając, zapytam, czy Nowoczesna ma już nowego rzecznika? To jest jedna z tych decyzji, którą musimy podjąć w najbliższym czasie. Nie ma odważnego, który chce się podjąć tego ciężkiego zadania. Jest kandydat, natomiast rzeczywiście chcemy to zrobić po kolei. Najpierw były zmiany w prezydium. Teraz mają być zmiany również, jeśli chodzi o władze dotyczące zarządu, czyli zarząd partii. Zmieniamy też różne ustawienia związane z komisjami w parlamencie. I kolejnym krokiem będzie również zmiana rzecznika. Ciekawi mnie to bardzo, dlatego że gdy Ryszard Petru oddawał pani fotel szefa klubu parlamentarnego, mówił tak, pracujemy, ale Polacy wciąż tego nie widzą. Zbyt małą wagę przykładaliśmy do mówienia o naszych inicjatywach. No tyle, że to pani była rzecznikiem, to pani odpowiadała za to, co Polacy wiedzą o waszych inicjatywach i to pani została szefem klubu parlamentarnego. Próbuję to zrozumieć. Rozumiem. Rzecznikiem, jeśli chodzi o ścisłość, byłam stosunkowo niedługo, bo byłam chyba od końca lutego, czyli ten ostatni dopiero okres, to jest raz. Po drugie, chodzi o co innego. Chodzi o to, że na przykład jako jedyne ugrupowanie w zeszłym roku przyjęliśmy program, całościowy program. Nie potrafiliśmy przebić się jako całość z tym, że mamy rzeczywiście pełną, spójną wizję Polski. I o tym programie już teraz rozmawiamy na rmf24.pl i w serwisie interia.pl. Tam zapraszam.